Studio reportażu i dokumentu przedstawia Echa ludzkich losów zaklęte w trzech pomnikach. Pomniki, które mówią. Reportaż Czesławy Borowik. Pani Teresa Głuchowska przed wojną mieszkała pod Łukowem w pobliżu wojskowych koszar i pamięta bawiące się dzieci oficerów. Bawią się i tak też się rozmawiają. Będzie wojna, wojna będzie. Podskakują. Jeden mówi tak, kiwa Hitler palcem w bucie. Straszy nas czerwoną szmatą, ale my wjeżdżamy na to. Tak, i jeszcze wtedy było wesoło. Tak? Jeszcze wesoło, że te dzieci już tak gdzieś podsłuchali i tak to sobie tam wrócili. Kilkanaście kilometrów dalej, w Woli Głowskiej, przewodnik Wojciech Szymaszek opowiada młodzieży z Poznania, jaka etykieta obowiązywała przed wojną polskiego oficera. Miał takie ograniczenia, jeśli chodzi o pewne zachowanie. Na przykład nie mógł na ulicy jeść loda, nie mógł biec, nie mógł jechać tramwajem w tłoku, chyba że powiedzmy musiał. Także, no tak, bo to była elita, bo nie wypadało. Także na przykład pociągiem mógł jechać co najmniej drugą klasą. Te pociągi były trzyklasowe, czyli była klasa pierwsza, druga, trzecia. Nie mógł jechać jakby z normalnym społeczeństwem, bo to był oficerem. Rękawiczki musiał nosić skórzane cały sezon, cały rok. Zimą to oczywiste, a latem, jeśli było za gorąco, to nosił je w ręku. Musiał chodzić tylko w rękawiczkach lub z nimi, ale nie mógł bez. Mógł się żenić tylko z kobietą, która miała odpowiednie wykształcenie, odpowiednie pochodzenie. Nie mógł się żenić z każdą kobietą. Niestety, tak było. Tutaj w tej gablocie mamy wyposażenie kawalerii, uzbrojenie kawalerzysty. Kawaleria polska uchodziła za najlepszą na świecie. No to była elita polskiej armii, no i w ogóle Polacy uchodzili za najlepszych kawalerzystów. Buty, zwróćcie uwagę, te buty mają 90 lat. Jak wyglądają? One były używane, dobrze. One były używane na obstalunek, czyli człowiek szedł nie do sklepu po buty, to było zbyt proste, tylko szedł do szewca, tak? Szewc zdejmował miarę, robił takie właśnie, to się nazywa prawidła z drewna, tak? Na podstawie tych prawideł robił buty. I te buty pasowały tylko na tego konkretnego człowieka, na nikogo więcej. To są buty do munduru galowego, czyli jak oficer szedł na bal, tak? To w sztybletach. Nie mógł, w zasadzie nie chodził w oficerka, to był jakby... Pani Głuchowska codziennie widywała eleganckie polskie wojsko. Aż tu któregoś dnia na drodze z Łukowa do Stoczka Łukowskiego... No to jakieś takie konno, takie żołnierze. Co to jest? Jakieś takie te szkapiny, takie nieduże, bez siodeł tych żołnierzy. Wrzesień, a oni już niektórzy w szynelach, jak to płaszcze, to szynelami nazywane. No, co to jest? Co to się dzieje? Tu tego, te nasi żołnierze, to konie byle eleganckie, siodła, wszystko, buty, ostrogi, takie na butach. Ładnie to wojsko wyglądało. A to jakieś takie. W rodzinie państwa Karwowskich ku przestrodze zawsze powtarzano. Mierzyński. On zawsze gadał, Stasiek, jakby Sowiety weszli, to ja najpierw siekiera Baraszka głowę ucinę Mańczku i córkom, żeby się nie dostali w ręce tych ruskich. Bo mówi, jak tam gdzieś więzienie odbili koło Wilna, to mówi w jednym pomieszczeniu, taka sala przez to mówi, jedno wiadro było języków ludzkich, a drugie oczu. W 1939, jak tu weszli, zobaczył, gdzie konia dobrego, stój! I łoszadzieja, puścił tego mongołka takiego, jakiego jest, co pokrzywe wyjadł, a zabrali nasze konie. Przecież u nas, nie wiem, gdzie zdjęcie też jest, tak zabrali parę klaczy takich od źrebaków, a zostawili takiego mongołka, co przestrzelony miał kark i do niczego się nie nadawał. Godzinami słuchałam opowieści o gwałtach, których najeźdźcy ze wschodu dokonywali na łukowskich kobietach, grabieżach, zsyłkach na Sybir już we wrześniu 1939 roku i ostatnich walkach żołnierzy generała Kleberga z Niemcami pod Wolą Głowską. Pani Janina Tymińska z Helenowa miała wtedy 7 lat. Na grobach, które pracowicie pielęgnuje, szałwia już ładnie kwitnie. Obok wiadro z wyrwanymi rankiem chwastami. Przy pomniku powiewa biało-czerwona flaga. Mówi, że dużo czasu tu spędza, bo to jej chłopaki. Jest ich 27, ale pamięta, jaki był widok, kiedy ich tu starsi przynieśli na kocach. O, tu pierwszy to miał oberwano całą głowę, tylko takie wisiały. Wie pani, okropnie, mnie tak trzęsło, tak mi tylepało, jak,
A jak mi to tata krzyczał na mnie, odsuń się, dzieciaki daleko, a ja przy samych drogach. Ja nie jestem lękliwa, się nie bardzo boję czegoś. Nie, w nocy wstać i dzisiaj gdzieś iść na cmentarz, nie na cmentarz, wszędzie pójdę. Ja się nie boję. No, nawet ich dotykałam. To on mówił, co ty robisz, będziesz się bała. Nie, nie będę się bała, nie bałam się. No. Po tym boju, już była wieś okropnie zniszczona, popalony tam cały koniec. Tym żołnierzy tyle nabili, my dzieciakiśmy bez przerwy całe dnie na tym cmentarzyku, tu bez przerwy przychodzili. Pani Janina zajmuje się 4 zbiorowymi mogiłami całe swoje życie. Czasami ktoś z Helenowa jej pomaga. Od czasu do czasu pojawiają się rodziny tu spoczywających. Józef Dzyr, Leon Karasiewicz, Edward Korneluk, Tadeusz Osiński to gość z Łodzi i przyjeżdża, ma jego dwie siostry i brat tu przyjeżdżał. I jeszcze brat żyje, jeszcze brat w zeszłym roku przysyłał. Nie wszystkich odnaleźli bliscy, ale najbliżsi okazali się sami mieszkańcy Helenowa, którzy nie oddali poległych żołnierzy na żaden cmentarz, tylko zrobili im na środku wsi swój, postawili im pomnik, nie oglądali się na nikogo. 3 kilometry dalej stoi okazały budynek, na którym widnieje napis, że jest to pomnik czynu bojowego Kleberczyków. Powstał w latach 80. Był sprawą honoru mieszkańców Woli Głowskiej i zadośćuczynieniem. Daniel Biadun. Kleberczycy nie mieli tutaj wstępu. W ogóle byli traktowani przez władzę, ówczesną władzę, jako wrogowie ojczyzny, a to dlatego, że przyszło im walczyć na dwóch frontach po 17 września. Dopiero po przemianach tych, jakie były na skutek rozruchów poznańskich, po raz pierwszy w 57 roku przyjechało tutaj 2 Kleberczyków. I od tamtej pory w każdą pierwszą niedzielę października na pamiątkę bitwy pod Wolą Głowską przyjeżdżali co roku i opowiadali swoją historię. Daniel Biaduń angażuje się najpierw w budowę szkoły, która miała nosić imię generała Kleberga, potem w latach 80. w budowę Domu Kultury, który miał być i jest okazałym pomnikiem czynu bojowego Kleberczyków. Znajduje się w nim nowoczesna placówka muzealna. Mamy 3 pamiątki po podporuczniku Bohdanie Mościckim. Jest dowód osobisty, oryginalny sprzed wojny. I jest list pisany do żony. Żona mieszkała w Warszawie na Saskiej Kępie. Ja sobie pozwolę go to może parę zdań przeczytać, jeśli pozwolicie. Piszę do żony żołnierz. Kochana moja Janeczko, korzystam z chwili czasu. W wojsku jestem od tygodnia. Czuję się dobrze, nawet się poprawiłem. Humor dopisuję, nie czuję zupełnie żadnej zmiany. Wszystko jest jak było, prócz wjazdu do Warszawy. I dalej. Te pierwsze 3 linie zapisałem już dawno. Dziś dopiero mogę je dokończyć. Pisze, że żona się martwi o nią, żeby ta się uważała, bo są naloty niemieckie i tak dalej. Martwi się. I daje dokument następny, w którym żona otrzymuje z PCK. Szanowna pani, na podstawie nazwanych list poległych przez władzę w Parczewie zawiadamiamy, że pani mąż poległ w walce z bolszewikami w okolicach Jabłonia. Także tragedia. No, wojna to jest rzecz straszna. Nikomu nie życzę. Trzecia muzealna sala to całkowicie zaciemnione pomieszczenie do przeżywania nalotu. W suficie pojawiają się światła ognia z karabinów maszynowych. Żołnierze z dalekiego Polesia, z Narwi, z jednostek, które się oparły w koblu demoralizacji. Zebrałem was pod swoją komendę, by walczyć do końca. Chciałem iść wpierw na południe, gdy to stało się niemożliwe. Nieść pomoc Warszawie. Warszawa padła, nim doszliśmy. Mimo to nie straciliście nadziei i walczyliście dalej. Najpierw z bolszewikami, ostatnio w 3-dniowej bitwie pod Serokomlą z Niemcami. Wykazaliście hart i odwagę w masie zwątpień i dochowaliście wierność ojczyźnie do końca. Dziś jesteśmy otoczeni, a amunicja i żywność jest na wyczerpaniu. Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili.
Każe zaprzestać walki, by nie przelewać krwi żołnierskiej nadaremno. Dziękuję wam za wasze męstwo i waszą karność. Wiem, że staniecie, gdy będzie trzeba. Jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie. Powyższy rozkaz przeczytać przed frontem wszystkich oddziałów. Dowódca SG o Polesie, Kleberg, generał brygady. I ostatni, mocny akcent. Portrety na szkle uczestników bitwy pod Wolą Głowską. Najpierw wszystkie są podświetlone, a potem gasną. Andrzeja Karwowskiego kuzyn był koniuszym i po klęsce wojny obronnej przyprowadził do Zalesia konie zabitych ułanów. Nie wiem, czy to on się wycofywał z podwoli Głowski, czy skąd, to nie wiem tego, ale nad ranem psy szczekają u nas. Tata wstał, co się dzieje, tego patrzy, jakiś wojskowy, konno, a koło niego 5 koni. I stoją przy krypie, drewniana krypa jeszcze była, i wodę piją. Patrzy, to ten kuzyn właśnie, Peryp się nazywał. Jechał sam konno, a za nim po prostu luzem szły konie te, które on miał z żołnierzami przy sobie jako zwiad pięcioosobowy. No i on zostawił tych 4 koni, a na 5 pojechał. I między tymi końmi była klacz, taka, która u nas dożyła 37 lat. Niewiarygodna jak na konia. Kasztanka, to jak zagrali marsza, jak ona robiła różne figury, klękała, tak jak ja koń cyrkowy w tańcu. Do dzieci wszystko to się patrzyło na to, tak, buzię otwierał. Na podziw. Masę koni się przewinęło, żaden nie dokazał. Nawet jej potomstwo już nie było takie. No to przeżywał pan strasznie, jak ona umierała. No, na pewno, bo byłem jeszcze w lecznicy, jak leżała. Dziś idę walczyć, mama. Dziś idę walczyć. Mamo, kochana, nie płacz. Nie trzeba. Ciesz się jak ja. To jest tak strasznie dobrze mieć Stena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za honor nasz. Dziś idę walczyć. Mamo. Drugiego czerwca 2014 roku wszystkie drogi prowadzą do rezerwatu Jata. W samym sercu ciemnego lasu stoi okazały pomnik przypominający, że tu pod koniec wojny był obóz partyzantów Ostoi, którzy po ostatniej bitwie z Niemcami pod Gręzówką stracili 25 żołnierzy. Major Polikarp Paduch też tam był. Pogrążeni w żałobie, byliśmy w obozie, ale sytuacja na froncie zmieniała się z dnia na dzień, kiedy Ostoja w ramach akcji Burza zobowiązany był do nawiązania kontaktu z frontowymi oddziałami Armii Czerwonej. Udał się ze sztabem do Łukowa i tam został początkowo przyjęty dobrze, ale rozbroili cały oddział i osadzili ich w areszcie, w jakiejś tam piwnicy. Ale wtedy zbiegło się silnym nalotem nałuków niemieckich samolotów i powstał chaos olbrzymi wśród wojska sowieckiego. A Ostoja to wykorzystał, uwolnili się i cały sztab udał się do obozu w Jacie. I Ostoja podjął decyzję likwidacji obozu. No i dalsza część to już by trwała kilka dni ewakuacja małymi grupami. Ostoja zarządził, że wszyscy do swoich rejonów i czekać na moje dalsze rozkazy. Założenia były zupełnie inne. Mieliśmy rzeczywiście być Polską przywróconą sprzed 1939 roku. I dopóki Ostoja jeszcze żył, mieliśmy taką nadzieję, że coś zadziałamy.
ale Ostoja w 1945 roku, 18 października, skrytobójczo został zamordowany na szosie Warszawa-Lublin pod Pociechą. Tam, gdzie obecnie dzisiaj stoi pomnik, który my żeśmy postawili ku czci i pamięci Ostoi i jego adiutanta, którzy zostali pochowani w Motyczu, w rodzinnym Motyczu. To jest bardzo trudno wspominać, bo to już jest 70 lat, a przez całe życie z tytułu tego, że byłem w Armii Krajowej, byłem prześladowany. Podobnie jak Stanisław Osypiński. To niech pani sobie wyobraził, co ja przeżyłem, jak mi po mnie przyszli Ruscy, aresztowali mnie. Nie Akowca, który walczył całą okupację, mniej czy więcej o wolność Polski. W końcu tą Polskę rzekomo wywalczyliśmy, a on przyszedł, mnie zaaresztował i wywieźli mnie do Rosji. A w Rosji, w obozie w Borowiczach, cała komenda obozu tego, w którym ja byłem, 3000 ludzi siedziało, byli Niemcy. Komendanci baraków, proszę panią, cały kombat, Niemcy byli. Niemiec Polaka mordelał tam w rosyjskim obozie. Jak wtedy człowiek się, jak musiał przeżyć to wszystko. 16 lat miałem, ale musiałem to przeżyć i przeżyłem. To już... Ale z bratem był. Prezes Światowego Związku Żołnierzy. Tak, tylko brat był gdzie indziej, ja byłem gdzie indziej, nas rozdzielono od razu, bracie, wiesz. No tak to było, no. I siedziałem tam 2 lata w Rosji w obozie. Jak wróciłem, też miałem problemy, bo na przykład musiałem co drugi dzień zostawić się w UB i pisać życiorys. Dziwna sprawa była, bo ja już mówię, panowie, wczoraj pisałem życiorys. 5 nie gadaj. Ja już tych życiorysów to miałem tak oteczkę. Nie wiem, co to było, o co tu chodziło i w ogóle. W każdym razie byłem też tak do pewnego stopnia prześladowany za przynależność do AK. Ale niestety nigdy się nie wyparłem, że tak powiem, tej przynależności i w dalszym ciągu kontynuuję jej cele. Pani Anna ramię, on! Brawo, wrót! Za mną!